Cześć, dzień dobry, witajcie, zapraszam na muzyczny flash. No i niech cała Polska zadrży, bo ich troje szykuje się do reaktywacji. Michał Wiśniewski zapowiedział na swoim blogu, że pracuje obecnie nad nowym krążkiem zespołu. Zapowiada także, że będzie to najlepsza ze wszystkich dotychczasowych płyt w dyskografii ich troje. Za chwilę powrócimy do tego tematu. Damy na słońcu, upał na ulicy, a dookoła rozgniewani robotnicy. A teraz o płycie, która bije rekordy popularności w Polsce. Mowa o albumie formacji Kazik na żywo o nazwie Bar La Curva. Plamy na słońcu. Pierwszy od 12 lat studyjny album zespołu dowodzonego przez Kazika Staszewskiego po raz trzeci już zdobył pierwsze miejsce na liście OLIS, czyli oficjalnej liście sprzedaży. Na drugim miejscu mamy wydany już po śmierci album Amy Winehouse Lioness Hidden Treasures. Podium zamyka jeszcze Sylwia Grzeszczak z płytą Sen o przyszłości. No i bardzo proszę, jedno zestawienie, trzy miejsca, a widać jak bardzo różne są gusta Polaków. Po porodzie pani Carla Bruni Sarkozy w absolutnie świetnej formie, już po raz drugi od narodzin swojej córeczki, pojawiła się na oficjalnej imprezie. Tym razem pierwsza dama Francji dała charytatywny koncert w jednym z podparyskich szpitali. Zapowiedziała także, że jest gotowa wspierać Nicolasa Sarkozy'ego w wyborach prezydenckich, jeśli oczywiście ten się zdecyduje wystartować. No a wpływ małżonki na męża, tak jak sama to opisuje, jest niezwykły. Prezydent Francji, znany z porywczego charakteru przy ukochanej, staje się coraz bardziej spokojny i coraz mocniejszy. No a wiadomo, w polityce te cechy bywają bardzo przydatne. Jak co wieczór drę twe zdjęcia. Powracamy do artystycznych planów Michała Wiśniewskiego. Na swoim blogu dzieli się on z fanami informacją o dwóch płytach. Pierwsza to pierwiastek z dziewięciu, czyli najnowszy krążek zespołu ich troje. Artysta zaznacza, że płyta kosztuje go bardzo wiele, że rodzi się w prawdziwych bólach, ale ma także wielką nadzieję, że będzie tą najlepszą w historii ich troje. Niewykluczone, że będzie także ostatnią, bo jak na razie nie ma mowy o dalszych planach płytowych. Pan Michał stawia za to na karierę solo, no i to jest ta druga płyta, jego własna. Wiadomo, że będzie nosiła tytuł Sweterek, część pierwsza, czyli 13 postulatów w sprawie rzeczywistości. Wiadomo także, że znajdzie się na niej 13 utworów. Sam wokalista stwierdził, że kompozycje te absolutnie zmieniają jego podejście do rzeczywistości, a tym samym do świata. To co? Czekamy na efekty. A na koniec jeszcze u nas zaproszenie, oczywiście na muzykaonet.pl. Przeczytacie tam o tym, jak noszą się współczesne operowe diwy. No bo jeśli hasło śpiewaczka operowa kojarzy Wam się tylko z dorodną kobietą w przeogromnym stroju, to naprawdę warto przekonać się o tym, że jesteście w wielkim błędzie. Miłego czytania Wam życzę i do zobaczenia jutro. To jest Muzyczny Flash. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam. I feel so extraordinary. Something's got a hold on me. Jest takie powiedzenie, że sukces ma wielu ojców, tak jest także w świecie muzyki. Jak się okazuje, do powstania najbardziej znanych utworów George'a Michaela, takich jak chociażby Careless Whisper, przyczyniła się Brooke Shields. Tak twierdzi sama aktorka. W jednym z wywiadów wyznała, że wpływ na powstanie kultowych utworów miał jej związek z Michaelem. Artystka spotykała się z nim chwilę przed tym, jak ujawnił, że jest homoseksualistą. Kto był najbardziej dochodową gwiazdą telewizyjną w 2011 roku? Jak się okazuje, pan Robert Janowski, gratulujemy, gospodarz programu muzycznego show Jaka to Melodia, zarobił dla telewizyjnej jedynki, uwaga, uwaga, ponad 115 milionów złotych. Tak wynika z raportu, który publikuje serwis MediaRun.pl. Miejsce drugie zajmuje Ewa Drzyzga, jej program Rozmowy w toku. Podium zamyka także muzyczny program Must Be The Music. Oh.
A teraz naprawdę świetna wiadomość dla fanów Deep Purple. Tak, stało się. Przyjadą do Polski giganci, wystąpią we wrocławskiej hali stulecia już 31 lipca. Jeśli chcecie być świadkami występu legendy światowej muzyki, no to szykujcie oszczędności na bilety. Działać trzeba szybko, no bo kapela zagra tylko jeden koncert. Mocne, rockowe, heavy, metalowe uderzenie gwarantowane. Uważajcie także na uszy i na bębenki, bo przypomnę, że Deep Purple został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najgłośniejszy zespół świata. Grupa, przypomnijmy, ma już 44 lata, na swoim koncie ponad 100 milionów sprzedanych płyt. Brooke Shields przekonuje, że do powstania szlagierów George'a Michaela przyczynił się jej związek z muzykiem, a właściwie jego koniec. Aktorka w swoim ostatnim wywiadzie wspomina, jak pewnej nocy znalazła się sam na sam z George'em w limuzynie. Długo jeździli po mieście, no i niestety zwieńczenie podróży było smutne, bo George miał jej oświadczyć, że chce zakończenia związku. Pani Shields wspomina, że kilka tygodni później usłyszała piosenkę Never Gonna Dance Again, czyli Nigdy już razem nie zatańczymy. No i artystka jest pewna, że utwór został napisany specjalnie dla niej. Podobnie zresztą jak słynne Careless Whisper. Na koniec jeszcze rodzime, awangardowe podwórko i zaproszenie na muzykaonet.pl. Znajdziecie tam wywiad Pawła Gzyla z Ramoną Ray. Gorąco polecam wywiad, gorąco także polecam muzyczny flash. Powracamy już jutro. Witajcie, zaczynamy muzyczny flash, a na początek o dwugłosie w branży muzycznej. Jedno wyśpiewał agent, co innego dziewczyna, Davida Hasselhoffa. Musiał on odwołać swoją brytyjską trasę koncertową. Powód oficjalny to problemy logistyczne. Powód nieoficjalny to bardzo, ale to bardzo słaba sprzedaż biletów. To źródło niemal z pierwszej ręki, bo napisała o tym, no właśnie, jego ukochana. Za chwilę więcej na ten temat. Doda Gate zaciera coraz to szersze kręgi dyskusji. W sprawie ukarania jej grzywną w wysokości 5000 zł za obrazy uczuć religijnych głos zabiera Joanna Senyszyn. Posłanka SLD w rozmowie z infotuba.pl skrytykowała nie tylko sam wyrok, ale również przepis, na podstawie którego wokalistka została skazana. Pani poseł określiła go jako niejednoznaczny, no i przytoczyła uniewinnienie Nergala. On przecież także był sądzony na mocy tego samego paragrafu. Doda, przypomnijmy, stwierdziła, że autor Biblii był napruty winem i palił jakieś zioła. Wokalistka tłumaczyła, że napruty oznacza pozytywnie nastawiony do świata, że wino było mszalne, a zioła były lecznicze. Posłanka Senyszyn stwierdziła, że Doda Hrabczewska jest znana z kontrowersyjnych wypowiedzi i jeśli ktoś jest wyjątkowo czuły na tym punkcie, to nie powinien czytać z nią wywiadów. Uwaga, uwaga, w przyszłym tygodniu, dokładnie 23 stycznia, ukaże się nowy album Andrzeja Piasecznego. Już sam tytuł ma być chyba rekomendacją. To, co dobre. Piasek teksty pisał sam, a utwory skomponował Seweryn Krajewski. Nad całością czuwał Henry Hirsch. Znany jest on przede wszystkim ze współpracy z Lennym Krawicem, ale również z Mickiem Jaggerem czy Madonną. Teraz w muzycznym flashu klip, który promuje tę płytę. To, co dobre, to, co najlepsze. Złe nastały czasy dla gwiazdy Słonecznego Patrolu. David Hasselhoff, trudniący się także jako wokalista, musiał odwołać swoją brytyjską trasę koncertową. Jego menadżer informował o problemach logistycznych. Jego dziewczyna natomiast zamieściła na swoim Twitterze dramatyczny apel. No, brzmiało to mniej więcej tak. Kupujcie bilety w tej chwili, bo inaczej będzie musiał odwołać trasę. No i wszystko wyszło na jaw, że problemem okazały się pieniądze i brak chętnych do słuchania Davida na żywo. Dodajmy, że po tym jak wpis się pojawił w internecie, bardzo szybko ktoś go usunął. Ostatecznie aktor w Wielkiej Brytanii wystąpi tylko raz, 2 marca w Londynie. No chyba, że znów pojawią się jakieś problemy logistyczne czy inne wpisy na portalach społecznościowych. Hey,
wolnej chwili koniecznie zajrzyjcie na muzykaonet.pl. Czeka tam na Was m.in. recenzja płyty Do Tańca, ale nie Do Różańca. Jest także ciekawy tekst o tym, jak to punkowcy zaczęli grać disco. A ja dziękuję za to spotkanie, no i polecam muzyczny flash już jutro. Witam Was serdecznie i zapraszam na flash muzyczny. Kowan Wake the Fuck Up Tour 2012. Pod tą wymowną nazwą kryje się trasa poświęcona ex-wokaliście jednego z najpopularniejszych na świecie polskich zespołów grających ekstremalny metal, Adrianowi Kowanowi Kowankowi. W 2007 roku zespół miał tragiczny wypadek na Białorusi, na skutek którego zmarł perkusista grupy, a Kowan przez zaniedbanie lekarzy doznał niedotlenienia mózgu. Dziś po długotrwałej rehabilitacji samodzielnie je i chodzi, ale nadal nie ma z nim żadnego kontaktu. Więcej o trasie już za chwilę. Kolejna informacja tyczy się artysty, któremu wróży się wielką międzynarodową karierę, a dokładnie chodzi tutaj o Gienkę Alowskę, który ogłosił najnowsze swoje koncerty. Na mapie trasy poza większymi i mniejszymi polskimi miastami znalazły się także zagraniczne występy, a konkretnie na Zielonej Wyspie Irlandii. Gienek zagra tam 5 sztuk, w tym aż 2 w Dublinie. Gienek swoją trasę zaczyna już dzisiaj koncertem w Lublinie, jutro możecie spotkać go we Wrocławiu. Więcej szczegółów na temat tej trasy znajdziecie w serwisie Onet Muzyka. Przyszła kolejne informacje ze Stanów. Barack Obama chce, żeby w jego zbliżającej się kampanii prezydenckiej wystąpiły największe sławy z USA. Prezydent, który w listopadzie będzie starał się o reelekcję, przedstawił sponsorom listę artystów, których chciałby zobaczyć w swojej kampanii. Są to m.in. Jay-Z, Alicia Keys, Adam Levine z grupy Maroon 5 czy Will.i.am. Wróćmy do tematu dnia. 33 zespoły z czołówki polskiej sceny metalowo-rockowej zaprezentują się podczas trasy Kowan Wake the Fuck Up Tour 2012. A wszystko to dla Kowana. Po tragicznym wypadku na Białorusi został on przewieziony na operację do Krakowa i z powodu zaniedbania lekarzy doszło do paraliżu kończyn i niedotlenienia mózgu. Z Kowanem nie ma kontaktu. Aby go wybudzić, metalowa elita rusza w Polskę. W 10 wybranych miastach zagrają m.in. Hunter, Virgin Snatch, Frontsight czy Decapitated. Były zespół Kowana. Trasa ruszyła wczoraj w Rzeszowie, zakończy się 28 stycznia koncertem w krakowskim klubie Kwadrat. Oprócz koncertów organizatorzy przewidują licytację zebranych przez artystów gadżetów oraz sprzedaż specjalnej kolekcji Kowan Wake the Fuck Up. Szczegółowa rozpiska koncertów dostępna jest w serwisie Onet Muzyka. W tym właśnie serwisie, czyli Onet Muzyka, czeka również na Was małe co nieco o Arecie Franklin, jej trasie koncertowej i wydanym po 8 latach przerwy albumie z nowym materiałem. Na dziś to wszystko, do zobaczenia, cześć!